Cześć. Dzisiaj opowiem wam smutną historię o młodych zakochanych, którzy wybrali się w krótką podróż. Tania i Jay mieli załatwić drobną sprawę dla ojca chłopaka. Stwierdzili, że pojadą razem, by spędzić ze sobą więcej czasu. Jednak wyprawa rodzinnym vanem zakończyła się w niewyobrażalnie koszmarny sposób. Jest to również sprawa, która bardzo długo znajdowała się w kanonie nierozwiązanych zagadek kryminalnych, a którą udało się rozwiązać po ponad 30 latach dzięki nowym technologiom. Jedna z tych, co dają nadzieję, że sprawiedliwość może być nieuchronna i zbrodniarze nie mogą być spokojni. Tania i Jay pochodzili z południa Kanady. Oboje mieszkali w miasteczku Sanich w pobliżu większego miasta Victoria na wyspie Vancouver w prowincji Kolumbia Brytyjska. Znali się ze szkoły średniej, ale zakochali się w sobie i zostali parą, gdy Tania była w ostatniej klasie, a Jay już po ukończeniu szkoły. Był wówczas rok 1987. Tania van Quillenborg była wesołą osiemnastolatką raczej cichą i skromną, ale z poczuciem humoru i wielkim sercem dla innych. Pochodziła z kochającej rodziny i była mocno związana z rodzicami i starszym bratem Johnem, często spędzali wspólnie czas, razem podróżowali. Jako, że rodzina dziewczyny była dość zamożna, Tania miała możliwość wybierać się na rejsy jachtem, które uwielbiała jeździć na skuterze czy grać w tenisa na korcie, który miała na terenie ich wielkiego ogrodu. Poza tym grała w koszykówkę z dziewczynami ze szkoły, grała na gitarze, kochała ludzi i kochała zwierzęta. Długo marzyła o psie, ale rodzice nie byli zbyt przychylni temu pomysłowi na początku, jak to często bywa. W końcu jednak ustąpili w 1982 roku, 13-letnia wówczas Tania dostała suczkę Tessę rasy Golden Retriever. Pokochała pieska bezgranicznie i nawet zaczęła marzyć, by w przyszłości zająć się zawodowo opieką nad zwierzętami, najlepiej jako weterynarz. Jay miał 20 lat. Był ponad przeciętnie wysoki, miał 1,93 m wzrostu i długie włosy, ale to był element ówczesnej mody. Był już po szkole średniej i w tamtym momencie nie kontynuował edukacji, ale miał nadzieję jeszcze kiedyś pójść na studia. Pasjonował się zwłaszcza biologią morską i to właśnie taki kierunek chciał studiować. Przyjaciele i rodzina byli w centrum jego życia. Jay był bardzo towarzyski i bardzo serdeczny. Grał na gitarze basowej, był w zespole z grupą przyjaciół, miał dwie siostry, dbał zwłaszcza o swoją młodszą siostrę, Laurę. Kiedy dorobił trochę pieniędzy, chętnie kupował jej drobne prezenciki albo zabierał na coś pysznego. Jego siostra, gdy miała o nim opowiedzieć, wspominała, że Jay miał taki śmieszny, dziwny zwyczaj gubienia ubrań. Czasami po szkole wracał do domu bez kurtki i nie miał pojęcia, gdzie się podziała. Wspominała przypadek, gdy któregoś razu rodzina spakowała się i wyruszyła na wyjazd na narty. Gdy dojechali na miejsce po czterech godzinach jazdy, Jay nie mógł z nimi wyjść z hotelu w ośnieżone góry, bo okazało się, że zabrał tylko jeden ciepły but. Był więc taki nieco roztrzepany, ale w uroczy sposób i miał łagodne, przyjazne usposobienie. Rodzina Jaya uważała za naturalne, że chłopak związał się z taką dziewczyną, jaką była Tania. Podobnie jak on była troskliwa, wrażliwa, pasowali do siebie. Obie rodziny były zadowolone z tego, że widać było, że Jay i Tania bardzo szanowali się nawzajem. Ojciec Jaya, Gordon Cook i jego wspólnik Spad Talbot prowadzili firmę montującą i serwisującą piece i instalacje grzewcze. Jesienią 1987 roku Jay nie miał stałej pracy, więc chętnie pomagał ojcu w jego zleceniach. Dlatego gdy ojciec zapytał go, czy mógłby pojechać do Seattle i odebrać części potrzebne do naprawy pieca u klienta, Jay zgodził się bez wahania. Tania, kiedy dowiedziała się o wyjeździe, uznała, że była to fajna okazja, żeby pojechali razem. Jay i Tania byli w związku od około pół roku, ale nigdy wcześniej nie wyjechali razem na żaden wspólny wypad, a tak mogli połączyć przyjemne z pożytecznym i spędzić razem czas. 18 listopada po południu Jay miał wyjechać, zabrał samochód ojca był to brązowy van z 1977 roku model Ford Club Wagon. Pojechał po tanię do jej domu, młodzi zapakowali swoje rzeczy do auta, zabrali materacę, by móc spać w samochodzie, koce, kołdrę, zmianę ubrań. Tania zabrała jeszcze aparat fotograficzny, Minolta X700, bo z wszelkich wyjazdów lubiła mieć pamiątkowe zdjęcia. No i młodzi ludzie wyjechali. Plan podróży był następujący: o 16 mieli wypłynąć promem z Wiktorii. Po jakichś dwóch godzinach rejsu zjechaliby z promu w Port Angeles, już za granicą ze Stanami. Tania i Jay planowali dotrzeć do Seattle wieczorem, zatrzymać się na nocleg na parkingu, a rano podjechać do firmy Jensco Heating w południowej części miasta i odebrać tam zamówienie złożone przez ojca Jaya. Zamówione części kosztowały 758 dolarów, Jay dostał od ojca czek wypisany na tę dokładnie kwotę, Miał też zapas gotówki na wydatki po drodze. Po odebraniu zamówienia para zamierzała pojechać w kierunku domów i być z powrotem w Sanicz 19 listopada po południu. Jednak młodzi ludzie nie przyjechali do domów tamtego dnia. To, że się nie pojawiali, wzbudziło niepokój bliskich już tamtego wieczora. Zarówno Tania, jak i Jay byli słowni i pilnowali umówionych terminów spotkań czy terminów powrotów do domu. Jeśli ich plany miałyby się zmienić, to z pewnością zadzwoniliby, żeby poinformować o tym rodziców. Zwłaszcza Tania zawsze była w kontakcie. Mimo, że nie było wtedy komórek, zawsze znalazła jakiś sposób, żeby zadzwonić, dać znać. Kiedy okazało się, że nie wrócili do kolejnego poranka, rodzice młodych ludzi wiedzieli, że musiało być coś nie tak. Ojciec tani, Willem van Quillenborg, który był prawnikiem. Od razu zgłosił sprawę na policję, domagając się niezwłocznych działań. Wobec tego 20 listopada ruszyły poszukiwania. Policjanci stanęli przed zadaniem odtworzenia trasy Tani i Jaya, a rodziny młodych zaczęły działać również na własną rękę. Nie zakładając najgorszego, liczyli, że może po prostu zawiódł samochód, którym jechali, wobec czego utknęli gdzieś na drodze i nie mieli skąd zadzwonić. Ojciec Tani poprosił nawet o pomoc znajomego, który miał niewielki prywatny samolot. Przyjaciel przelatując nad domniemaną trasą młodych wypatrywał z góry ich charakterystycznego Wana. Ojciec dziewczyny zadzwonił też do syna, brata Tani, Johna, który w tamtym czasie studiował w Vancouver i nie mieszkał już w rodzinnym domu. John też nic nie wiedział na temat miejsca pobytu siostry. Ojciec poprosił go, żeby przyjechał do domu, po czym panowie wyruszyli w kierunku Seattle, rozwieszając po drodze plakaty ze zdjęciami zaginionych. Policja tymczasem stopniowo odtwarzała poszczególne przystanki na trasie zaginionej pary. Ustalone zostało, że Tania i Jay, tak jak planowali, zjechali z promu z Wiktorii w mieście Port Angeles, następnie pojechali drogą numer 101 na wschód. Najprawdopodobniej przegapili zjazd na drogę 104 w kierunku Bremerton, bo około 20 trafili do miejscowości Hudsport. Tania i Jay weszli do miejscowego sklepu zapytać o wskazówki dojazdu do Bremerton. Sprzedawczyni zeznała, że dała zagubionej parze wskazówki, by zjechać z autostrady 101 dalej na południu i jechać na północny wschód. Zajechali już wtedy tak daleko na południe, że po prostu nie opłacało się im już cofać do drogi numer 104. Jadąc przez Hood Sport naddali sporo drogi i musieli objechać kanał Hood, stąd złapali spore opóźnienie względem pierwotnych planów. Następnie Tanię i Jaya widziano około 21.30 w mieście Allyn, bliżej Seattle. Zatrzymali się tam w sklepie spożywczym, sprzedawczyni ich dokładnie zapamiętała, Pamiętała, że wyglądali na spokojnych, wyglądało, że wszystko było w porządku i nie było z nimi nikogo innego. Po 22.00 Tania i Jay dotarli do przystani w Bremerton. O 22.16 kupili bilet na prom płynący z Bremerton do Seattle. Tuż przed północą prom wysadzał pasażerów w Seattle. Tam ślad młodych ludzi całkowicie się urwał. Na tamtym etapie było wiadomo jedynie tyle, że nie dojechali po odbiór zamówienia z firmy Gensco Hitting. Kiedy minął kolejny dzień, a po nim kolejny, zwykłe wytłumaczenia sytuacji, takie jak to, że Tania i Jay pojechali inną, dłuższą drogą, albo że byli gdzieś w szpitalu po wypadku, czy utknęli z przebitą oponą na drodze, przestawały mieć sens. Obie rodziny wiedziały już z pewnością, że musiało stać się coś złego. I niestety, złe przeczucia rodziców i bliskich się wkrótce potwierdziły. Wyjaśnienie losu Tani i Jaya nadchodziło stopniowo. 24 listopada mężczyzna zbierający puszki na złom w pobliżu wiejskiej drogi Parson Creek Road znalazł porzucone w rowie ciało młodej kobiety. Było to w zalesionym obszarze w hrabstwie Skagit, w pobliżu wioski Alger, jakieś 120 km na północ od centrum Seattle. Ofiara była naga od pasa w dół, wyraźnie była ofiarą gwałtu. Jej ręce były związane opaskami zaciskowymi, a przyczyną śmierci był postrzał w tył głowy z pistoletu kalibru 038. Dokładne przeszukanie miejsca znalezienia ciała przez policję pozwoliło ustalić, że ofiara została zastrzelona w tamtym miejscu, a następnie zepchnięta do rowu. Świadczyła o tym łuska po naboju znaleziona w zaroślach i ślady tkanki mózgowej. Na ziemi, w pobliżu drogi, leżało także kilka opasek zaciskowych. Znalezione ciało mogło być ciałem Tani van Quilenburg, jednak ze względu na brak jakiegokolwiek dokumentu czy innego dowodu przy ciele, niezbędna była identyfikacja przez członków rodziny. Po południu tamtego dnia matka Tani odebrała telefon z biura szeryfa hrabstwa Skagit z informacją o znalezieniu ciała młodej kobiety i informacją, że mogła to być jej córka. Na identyfikację natychmiast pojechali ojciec dziewczyny i jej brat John. Potwierdzili, że zmarłą była Tania. W tamtym momencie nadal zagadką było to, co stało się z Jayem i gdzie był samochód, którym para podróżowała. Dla śledczych okoliczności mogły wskazywać, że mordercą mógł być chłopak. Taką możliwość od razu wykluczyli rodzice obojga młodych. Nie tylko dlatego, że Jay nie dysponował bronią palną, ale może nawet przede wszystkim dlatego, że rodzice znali relację między młodymi i znali ich łagodne i pełne dobroci charaktery i wielki szacunek, jakim darzyli się nawzajem. Następnego dnia policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu kilku rzeczy pod tylną werandą tawerny Essis w miasteczku Bellingham, jeszcze dalej na północ, 150 km od Seattle i ponad 30 od miejsca, gdzie porzucone zostało ciało Tani. Pracownica tawerny, kiedy wyszła na przerwę, Zauważyła, że ktoś podrzucił tam portfel, kluczyki od samochodu, parę rękawiczek chirurgicznych, kilka opasek zaciskowych i w połowie puste pudełko amunicji. Policjanci, którzy przyjechali odebrać te rzeczy, znaleźli w portfelu dokumenty Tani i wkrótce ustalili, że naboje z opakowania odpowiadały tym, jakich użyto do zastrzelania dziewczyny. Pod drewnianą werandą znaleźli także osłonę obiektywu aparatu Minolta. W związku z tym, że ktoś podrzucił tam pod werandę kluczyki od auta, wydawało się bardzo prawdopodobne, że poszukiwany brązowy van pana Kuka mógł również znajdować się gdzieś w pobliżu. Bardzo szybko udało się potwierdzić to przypuszczenie. Furgonetka Ford Club Wagon stała zaparkowana praktycznie za rogiem na parkingu obok stacji autobusowej Greyhound. Na skrzyżowaniu ulic Holly i State. Ktoś, kto zostawił tam samochód, najprawdopodobniej udał się więc w dalszą drogę autobusem. Wewnątrz furgonetki znajdowały się liczne ślady po działaniach sprawcy zbrodni. W tylnej części auta leżała kołdra pokryta krwią. Na podłodze w narożniku leżał zużyty tampon. Znaleziono też jednorazowe rękawiczki z lateksu i plastikowe opaski zaciskowe, tego samego typu jak te, którymi sprawca unieruchomił ręce tani. Ważnym dowodem były czarne spodnie i bielizna tani, leżące wśród pościeli, na których zabezpieczono materiał genetyczny sprawcy. Z przodu na środkowym siedzeniu była plama krwi. W popielniczce w kabinie kierowcy znaleziono niedopałki po papierosach kamel. Tania i Jay nigdy nie palili, więc musiał pozostawić je ktoś trzeci. Czek, który Jay zabrał na opłacenie zamówienia w firmie Jensko, nadal znajdował się w schowku. Były tam też paragony za zakupy z dnia 18 listopada, które pomogły policji odtworzyć trasę pokonaną przez młodych ludzi, zanim dotarli do Seattle, a także znaleźli bilet na prom Bremerton Seattle kupiony o 22.16. Bilet potwierdzał, że para przeprawiła się przez zatokę Padgett o godzinie 22.35 i wobec tego znaleźli się w Seattle krótko przed północą. To, czego w wanie nie odnaleziono, to aparat fotograficzny Minolta X700, który zabrała ze sobą Tania, no i oczywiście nadal nieznany był los Jaya. Następnego dnia, 26 listopada, w święto Dziękczynienia. Myśliwi polujący na bażanty w pobliżu mostu na rzece Snoqualmie w miasteczku Monroe dokonali makabrycznego odkrycia. Pod mostem, około 100 km na południe od miejsca, gdzie znaleziono ciało Tani, leżało ukryte w zaroślach ciało Jaya Kuka. Chłopak był owinięty niebieskim kocem, wystawały tylko jego nogi. Po odkryciu koca policjanci uświadomili sobie okrucieństwo sprawcy, który jednocześnie ciężko pobił. I udusił Jay'a. Chłopak miał zaciśnięte na szyi dwie czerwone obroże dla psów, związane dodatkowo sznurem, a do gardła wepchnięto mu materiałową chustę i pomiętą paczkę papierosów kamel. Jego twarz i cała głowa były ponadto pobite kamieniami i pokryte masą krwi. Była to wyjątkowo brutalna zbrodnia. Ręce chłopaka były skrępowane za pomocą opasek zaciskowych, które przewijały się we wszystkich miejscach, gdzie sprawca pozostawił ciała i inne dowody. Natomiast koc, w który Jay został zawinięty, nie należał ani do niego, ani do Tani i nie pochodził z samochodu ofiar. Ciało Jaya Kuka znaleziono w odległości 4 km w linii prostej od więzienia w Monroe. Drogami byłaby to odległość nawet 10 km. Później sprawdzano możliwe powiązanie, czy sprawcą mógł być zbiegły więzień, ale była to ślepa uliczka. Miejsca zbrodni były rozsiane po trzech hrabstwach stanu Waszyngton. W hrabstwie Skagit znaleziono ciało Tani, w hrabstwie Łotkom znaleziono furgonetkę Jaya i rzeczy Tani, w hrabstwie Snohomish. Znaleziono ciało Jaya. Ponieważ porzucona furgonetka znajdowała się bliżej miejsca, w którym znaleziono ciało Tani, policja doszła do wniosku, że Jay Cook prawdopodobnie zginął jako pierwszy. Wersja wydarzeń, która wydawała się najbardziej prawdopodobna, była taka, że swojego oprawcę młodzi ludzie spotkali na promie albo w centrum Seattle. Zgodnie z tym, co o ofiarach przekazali rodzice, Młodzi ludzie byli jeszcze trochę naiwni i łatwowierni. Jay był osobą, która mogła zatrzymać się, aby pomóc nieznajomemu na poboczu drogi, zabrać autostopowicza, czy zaproponować podwózkę pieszemu, marznącemu na promie. Jakoś tak prawdopodobnie to wyglądało, że morderca wykorzystał dobre serca młodych ludzi i wsiadł do ich samochodu. W tym sensie wybrał tę konkretną parę losowo, po prostu wykorzystał okazję do zbrodni. Ale mimo wszystko wyglądało też na to, że nastawiał się na jakąś zbrodnię. Śledczy uważali, że zabójca był przygotowany z zestawem, który prawdopodobnie zawierał broń, opaski zaciskowe, rękawiczki i być może inne narzędzia. Najpierw pozbył się Jaya i porzucił jego ciało pod mostem, w lokalizacji odległej o jakieś 60 km od terminalu promowego w Seattle. Dzięki temu został sam z tanią. Zgwałcił dziewczynę w samochodzie, a później wywiózł na Parsons Creek Road, gdzie zabił ją strzałem w głowę i zostawił w rowie. Na koniec pojechał do Bellingham. Zostawił auto przy pętli autobusowej, poszedł do tawerny, a wychodząc z niej podrzucił rzeczy zabrane tani pod werandę. Potem odjechał autobusem w nieznanym kierunku. Nie był możliwy do określenia czas tych wydarzeń, czy było to w nocy, czy już w dzień, czy sprawca przetrzymywał ofiary w samochodzie, czy zabił Jaya od razu, ile godzin trwał dramat ofiar. Sprawę utrudniał fakt, że wyglądało na to, że morderca był niezwiązany z ofiarami w żaden sposób. Wybrał parę losowo, wobec czego nie było możliwości wyłonić go na podstawie rozmów z bliskimi, znajomymi, szukając motywów w przeszłości ofiar. Nie było naocznych świadków, nie odnaleziono broni, z której strzelał sprawca, nie było nagrań z kamer, bo było to zbyt dawno i nie były powszechne. Sprawca nosił lateksowe rękawiczki, które miały zapobiegać pozostawieniu w miejscach zbrodni odcisków palców, to znaczy, że był świadom, że mogły do niego doprowadzić. Można więc było przypuszczać, że był wcześniej karany. Mimo to z furgonetki technicy policyjni pobrali odcisk dłoni. Nie wiadomo, czy był to odcisk dłoni sprawcy, pozostał wówczas niezidentyfikowany. Także badania DNA były w tamtym czasie jeszcze technologią dopiero rozwijającą się, nawet raczkującą, i nie pozwoliły rozwiązać sprawy. Policja dysponowała szerokim zasobem dowodów. Z ciała Tani i z jej odzieży, zostawionej w samochodzie, pobrano do badań nasienie sprawcy. Wówczas porównano jedynie materiał genetyczny i wykluczono, by DNA pochodziło od Jaya Kuka. Jednak ze względu na bardzo skromną bazę danych genetycznych nie udało się znaleźć sprawcy na podstawie jego profilu. Kwestią charakterystyczną dla tej sprawy i zarazem dość przerażającą były listy i kartki, które rodzice Tani i Jaya zaczęli otrzymywać pocztą wkrótce po morderstwach. Pierwsze listy były datowane na 3 grudnia i wysłane w Seattle. Następnie rodzice ofiar otrzymali kartki z okazji świąt Bożego Narodzenia. Kolejne przychodziły mniej więcej raz w miesiącu przez rok. Były wysyłane z Seattle, z Los Angeles, z Nowego Jorku i z Kanady. Jednak pisał je ewidentnie jeden i ten sam autor. Były to zwykle kartki okolicznościowe, na przykład na dzień matki, na dzień ojca, ze słodkimi zdjęciami pluszowych misiów czy kociąt. Treść była natomiast odrażająca. Autor podawał się za mordercę, twierdził, że zabił Jaya i Tanię i opisywał, jak to zrobił. Pisał o swojej nienawiści do Kanadyjczyków i stwierdził, że okazja do zabicia młodych ludzi była zbyt dobra, aby ją przegapić. Przechwalał się, że nigdy nie zostanie złapany i groził, że ponownie zabije, jeśli tylko nadarzy się kolejna okazja. Niektóre kartki podpisywał nawet Tania lub Jay. Listy i kartki były przejmowane przez policję, ale ich autora również nie udało się wówczas namierzyć. Śledczy nie uważali zapewne, że osoba, która je pisała, była w rzeczywistości sprawcą morderstw, ale nie mogli tego wykluczyć. Ze względu na interpunkcję czy pojedyncze zwroty uważali, że autor odebrał wykształcenie w Kanadzie. Charakterystyczny był na przykład zwrot greetings and salutations, który nie jest powszechnie używany w Stanach. Okropne listy i kartki pogarszały tylko stan rodziców, którzy nie mogli podnieść się po stracie swoich dzieci. Ojciec Tani wyznaczył 50 tysięcy dolarów nagrody za pomoc w ujęciu sprawcy morderstwa jego córki. Do końca życia nie mógł się pogodzić ze stratą Tani i miał nadzieję, że sprawca zostanie ukarany. Nie doczekał jednak odpowiedzi i zmarł w 1997 roku. Mimo starań śledczych sprawa Tani i Jaya na wiele lat pozostała nierozwiązana. W 1995 roku detektyw Jim Sharf stworzył zespół zajmujący się nierozwiązanymi sprawami z hrabstwa Snohomish. Morderstwa Tani van Kuilenborg i Jaya Kuka były jedną z pierwszych spraw, którymi zajął się nowy zespół. Detektyw Szarf przeanalizował akta, w których jako potencjalni podejrzani przewinęło się ponad 200 osób. Kilka lat później, na przełomie tysiącleci, policja dysponowała już licznymi nowymi możliwościami zbadania sprawy. No i w końcu dysponowali też prawidłowo przechowywanymi próbkami materiału genetycznego sprawcy z miejsc zbrodni. Detektyw Szarf postanowił to wykorzystać. W 2003 roku zespół przesłał profil sprawcy do bazy danych genetycznych przestępców CODIS prowadzonej przez FBI. Profil nie uzyskał jednak żadnych trafień. W 2010 roku zespół detektywa Szarfa zaczął od nowa poszukiwać autora listów i kartek wysyłanych do rodzin ofiar w 1987 i 1988 roku. Jako, że wówczas istniała już możliwość pobrania DNA z takich przesyłek czy z kopert, a były one doskonale przechowywane, policja zleciła porównanie DNA sprawcy i autora kartek i listów. Okazało się, że nie były zgodne. Autor mógł być całkowicie niezwiązany ze sprawą, ale mógł mieć o niej jakąś wiedzę. Mógł to na przykład powiedzmy być znajomy prawdziwego sprawcy czy jakiś wspólnik. Stąd policja starała się go za wszelką cenę odnaleźć. O dziwo doprowadziło do niego upublicznienie listów w programie telewizyjnym Washington's Most Wanted. Po emisji materiału o sprawie Tani i Jaya wpłynęło zgłoszenie jednego z widzów, który rozpoznał charakter pisma i zwroty użyte przez autora listów. Po dalszej pracy śledczej w październiku 2010 roku policja dotarła do autora. Był z pochodzenia Kanadyjczykiem, który w życiu błąkał się między Kanadą a Stanem Waszyngton i od kilkudziesięciu lat był bezdomny, mieszkał na ulicy. Kiedy policjanci z nim rozmawiali, przyznał się do pisania listów i był szczerze skruszony, przepraszał. Mężczyzna przyznał, że czytał o morderstwach kilka dni po odkryciu ciał ofiar, a był w najgorszym kryzysie w życiu i chciał się wyładować. Stąd listy. Powiedział detektywom, że kiedyś zadzwonił do ojca Jaya Kuka, aby jego przeprosić, ale nie udało mu się dodzwonić, a później stracił odwagę, by spróbować jeszcze raz. Mógł zostać oskarżony o nękanie, ale upłynął już wówczas termin przedawnienia takiego przestępstwa i został puszczony wolno. Nie pomógł jednak w rozwiązaniu sprawy Jaya i Tani. W 2015 roku kobieta niezwiązana z ofiarami ani ze sprawą. Niejaka Chelsea Rustat przesłała swój profil DNA do bazy internetowej Ancestry.com. Jest to baza, do której można wgrywać informacje o własnym profilu DNA, aby pomóc w budowaniu drzew genealogicznych. Profil DNA Chelsea trzy lata później pomoże rozwikłać zagadkę tego, kto zabił Tanię i Jaya. W kwietniu 2018 roku Aresztowany został seryjny morderca i gwałciciel, nazywany przez prasę Golden State Killer. Był aktywny na przełomie lat 70. i 80., i od tamtego czasu nieuchwytny. Złapano go w następujący sposób: profil genetyczny sprawcy, utworzony na podstawie materiału dowodowego, został dodany do GED Match, bazy online, która służy do porównywania danych DNA z różnych firm testujących. Baza zidentyfikowała 20 dalekich krewnych mordercy, a zespół badaczy współpracujący z genealogiem na podstawie tych trafień skonstruował duże drzewo genealogiczne, z którego ostatecznie wyłoniono podejrzanego. Okazał się nim były kalifornijski policjant, Joseph James D'Angelo. Śledczy pobrali próbki jego DNA z przedmiotów, które wyrzucił przed domem i potwierdzili tożsamość mordercy. Zainspirowany tym przełomowym aresztowaniem, detektyw Szarf chciał wykorzystać tę samą technologię, aby złapać zabójcę Tani von Quillenborg i Jay'a Cooka. W kwietniu 2018 roku, dosłownie kilka dni po tym, jak wiadomości o zatrzymaniu Golden State Killera trafiły do mediów. Szarf zwrócił się do firmy Parabon Nanolabs, która dodała profil DNA sprawcy zbrodni do bazy GED Match. 28 kwietnia specjalistka w zakresie genealogii genetycznej, C.C. Moore, zalogowała się do bazy i odnalazła profil Chelsea Rustat. Oceniając podobieństwo DNA, badaczka ustaliła, że Chelsea była drugą kuzynką sprawcy morderstw. Znalazła też drugą osobę o tym samym stopniu pokrewieństwa w linii bocznej. Ustaliła, że te dwie osoby z bazy i poszukiwany sprawca mieli wspólnych pradziadków. Na tej podstawie zaczęła budować drzewo genealogiczne, które doprowadziło do małżeństwa z Ludynville, które miało trzy córki i jednego syna. Jeszcze tego samego dnia Sissy Moore była w stanie podać policji nazwisko osoby, która według niej była zabójcą Tani i e. Jaya. Był to William Earl Talbot II. W 2018 roku człowiek ten miał 55 lat i od mniej więcej 20 pracował jako kierowca ciężarówki dla firmy z miasta Sitek. Mieszkał w niewielkim domu w pobliżu lotniska Seattle Tacoma. Niczym się nie wyróżniał, nie miał rodziny, miał kilku znajomych, jako kierowca wyjeżdżał w trasy, głównie po prostu pracował. Nie miał historii jako przestępca, Talbot nigdy nie był podejrzany o morderstwa, a jego nazwisko nie zostało wymienione ani razu w aktach sprawy Tani i Jaya. Szczególnie czujni słuchacze mogli tutaj skojarzyć, że wspomniany na początku wspólnik Gordona Kuka, czyli ojca Jaya, również nazywał się Talbot. Jednak jest to absolutna zbieżność, a nazwisko wspólnika pisane było przez jedno te na końcu, a tutaj piszemy przez dwa. Także to zupełny przypadek. William Talbot w czasie zbrodni miał 24 lata. Jego rodzice mieszkali około 11 km od miejsca, w którym znaleziono ciało Jaya Cooka. Na początku maja 2018 roku Zespół policyjny śledził Williama Talbota i szukał okazji do pobrania jego DNA. Kiedy 8 maja podczas postoju podejrzany wyrzucił papierowy kubek po kawie, funkcjonariusze zabrali go i przekazali do laboratorium waszyngtońskiego patrolu stanowego. 9 maja, czyli następnego dnia, specjalistka medycyny sądowej porównała DNA pozyskane z kubka Talbota z DNA sprawcy i określiła je jako zgodne. Detektyw Szarf po ponad 30 latach poszukiwania sprawcy i po 23 latach osobistego zaangażowania w sprawę w końcu znalazł winnego. 17 maja 2018 roku, tuż po powrocie z trasy, William Talbot został aresztowany przez policję hrabstwa Skagit. Nie przyznał się do zarzutów gwałtu i dwóch morderstw. Sąd ustanowił dla niego możliwość wyjścia za kaucją w wysokości 2 milionów dolarów. Wkrótce kilku jego znajomych napisało listy do sądów, w których świadczyli o tym, że William nie mógł być winny zbrodni, bo znali go jako przyjacielskiego, honorowego, dobrego faceta. Rzeczywiście wierzyli, że policja ujęła niewinnego człowieka. 11 czerwca 2019 roku rozpoczął się jego proces w Sądzie Najwyższym hrabstwa Snohomish. Talbot w dalszym ciągu nie przyznawał się do winy. Stwierdził, że poziom brutalności zbrodni na Tani i Jayu jest czymś, czego nawet nie może pojąć i że przez całe życie był osobą bardzo pasywną, nigdy na nikogo nie podniósł ręki. Jednak raporty z przesłuchań członków jego rodziny, do których dotarli dziennikarze, przedstawiały zupełnie odmienny portret oskarżonego. Policjanci przesłuchiwali członków rodziny Talbota tuż po jego aresztowaniu, zanim ktokolwiek inny mógł na nich wpłynąć. Siostry opowiedziały o wielu przypadkach jego agresywnych zachowań wobec nich i wobec ich niepełnosprawnego ojca, w czasie kiedy William mieszkał jeszcze w rodzinnym domu. Już jako nastolatek zastraszał ojca, groził, że przejedzie go samochodem, bił i kopał siostry, co kilka razy skończyło się dla nich złamaniem kości i hospitalizacją. Rodzina nawet szukała dla niego pomocy psychologicznej, ale nic to nie dawało. Talbot od lat nie utrzymywał kontaktów z rodziną, ignorował zaproszenia na śluby swoich siostrzeńców, zignorował nawet pogrzeb swojej matki. Swojej własnej rodziny nie założył. Jedyną jego krewną, która pojawiła się w sądzie, była daleka kuzynka, Chelsea Rustet, która jednak stała po stronie ofiar i cieszyła się, że przyczyniła się jakoś do rozwiązania sprawy. Przez półtora tygodnia ławnicy wysłuchali zeznań świadków. Emerytowanych funkcjonariuszy policji, którzy zbierali dowody w 1987 roku, myśliwego, który znalazł ciało Jaya, barmanki z Bellingham, która oddała policjantom portfel tani, sprzedawczyń ze sklepów, w których zatrzymała się para ofiar. Detektyw Szarf omówił swoje wieloletnie śledztwo, i z widocznym wzruszeniem przypomniał sobie moment, kiedy otrzymał wiadomość o dopasowaniu DNA do konkretnego sprawcy. Talbot odmówił składania wyjaśnień, więc to obrona przedstawiła jego biografię i historię zawodową. Był robotnikiem przez całe życie, pracował w przemyśle, na budowie, w końcu długo jako kierowca, prowadził spokojne życie. Prawnicy Talbota nie mogli zaprzeczyć dowodowi w postaci zgodności DNA ale usiłowali dowodzić, że nie jest wcale oczywiste, że osoba, która zostawiła materiał genetyczny, była jednocześnie mordercą młodych ludzi. Podczas rozprawy prawniczka Talbota argumentowała, że nasienie na spodniach i ciele tani van Quellenborg można wytłumaczyć dobrowolnym stosunkiem, a ktoś inny musiał później dziewczynę zabić. Twierdziła, że nie było wystarczających dowodów, aby ponad wszelką wątpliwość udowodnić winę Talbota, a prokuratorzy nie mieli dowodów świadczących o przebiegu zdarzeń i nie wiedzieli, co stało się z parą w dniach pomiędzy ich zaginięciem a momentem ich odnalezienia. Prokuratorzy z kolei wykazywali, że DNA Talbota pobrane z ciała Tani i z jej spodni dowodziło, że to on był również mordercą Tani i Jaya, gdyż te zbrodnie były ze sobą po prostu bezpośrednio powiązane. Podkreślali, jak bardzo nieprawdopodobna była wizja obrony, że osiemnastoletnia Tania podczas krótkiej podróży ze swoim chłopakiem w czasie epidemii AIDS i podczas okresu miała zgodzić się na seks bez zabezpieczenia z przypadkowym nieznajomym, a następnie spotkać innego przypadkowego nieznajomego, który zabił ją strzałem z pistoletu i nie pozostawił po sobie żadnego DNA i żadnych śladów swojego istnienia. Tania nadal była rozebrana, gdy została znaleziona i skrępowana opaskami zaciskowymi. Czy po dobrowolnym seksie nie ubrałaby się, czy ten rzekomy nowy sprawca miałby ją rozebrać znowu? Logiczny obraz wydarzeń uzupełniały opaski zaciskowe, znalezione we wszystkich miejscach zbrodni i w samochodzie ofiar, a podejrzany był fakt, że Talbot mieszkał zaledwie 11 km od miejsca, w którym znaleziono ciało Jaya. 28 czerwca ława Przysięgłych uznała Williama Talbota za winnego dokonania podwójnego morderstwa. 24 lipca odczytany został wyrok podwójnego dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Tym samym Talbot stał się pierwszą osobą w Stanach skazaną na podstawie wyników badań genealogii genetycznej. Joseph DiAngelo został skazany rok później. Dwa tygodnie po usłyszeniu wyroku prawnicy Talbota złożyli apelację. Nadal nie mogąc podważyć wyników badań genetycznych, zażądali nowego procesu w oparciu o rzekome błędy, typowo proceduralne. Głównym zarzutem było podejrzenie co do obiektywizmu jednej z ławniczek. Kobieta w trakcie wyboru ławników przyznała, że ze względu na osobiste doświadczenia była bardzo wyczulona na przemoc wobec kobiet i mogła być z tego tytułu nieobiektywna. Obrona Talbota nie wnioskowała wówczas o jej usunięcie ze składu ławy przysięgłych, ale po przegranym procesie usiłowali chwycić się tego argumentu. Podali również inne argumenty związane z niewystarczającym materiałem dowodowym i błędami w śledztwie policyjnym. Wyrok został początkowo unieważniony, jednak w grudniu 2022 roku sąd apelacyjny podtrzymał wyrok podwójnego dożywocia dla Williama Talbota. Jako, że Talbot nigdy nie przyznał się do zbrodni, nie złożył wyjaśnień co do wydarzeń z 1987 roku, to nadal wiele faktów w sprawie pozostało niejasnych. Śledczy nie ustalili, jak Jay i Tania poznali swojego oprawcę, ani nie mieli pewności, kto zginął pierwszy i kiedy dokładnie. Nie wiadomo, gdzie podziała się broń, za pomocą której zabito Tanię, co stało się z jej aparatem fotograficznym. Ani skąd sprawca wziął obroże dla psów, sznurek i niebieski koc znalezione przy ciele Jay'a. Czy rzeczywiście przyszedł już przygotowany do zbrodni z jakimś swoim zestawem? Czy woził ofiary skrępowane w furgonetce i na przykład pojechał do domu po potrzebne rzeczy? Czy miał tyle rzeczy przy sobie? Dla wielu zastanawiające było, że nigdy wcześniej nie popełnił takiej zbrodni i nigdy później, że było to takie jednorazowe zdarzenie. W generalnym rozrachunku te detale nie są tak istotne jak to, że sprawiedliwość zadziałała, no z opóźnieniem, ale kara okazała się nieuchronna. Na dzisiaj na temat tej sprawy mam dla Was tyle. Dzięki oczywiście, jak zawsze, za wspieranie kanału i za wszelkie komentarze, polubienia, za wpłaty na bajkofi, i mam nadzieję, że niedługo się znowu usłyszymy. Trzymajcie się, cześć.